Ostatnio coraz częściej łapią Cię na ulicy paparazzi. I czy jesteś w stanie wyczuć to, że faktycznie ten fotoreporter jest i tutaj gdzieś tam na Ciebie poluje? Czy może zawsze to jest dla Ciebie zaskoczenie? Jest coś takiego, nie wiem, czy Ty masz też takie doświadczenie, ale że jak, nie wiem, stoisz w korku i nagle się obrócisz, to łapiesz się na tym, że ktoś na Ciebie patrzy akurat. Jest coś taki, jakiś przepływ energii, nie? Albo stoisz w kolejce, odwracasz się i widzisz, obracasz się dokładnie w miejsce, w które ktoś na Ciebie patrzy. Więc czasami jest taka intuicja, że coś takiego się wydarza, ale dopóki nie robisz nic złego, to jakby that's okay. Zdjęcia z Weroniką, które ostatnio obiegły internet, były dla Ciebie zaskoczeniem? Były. Czyli tam nie wyczułeś tego? Nie wyczułem. A wkurza Cię to? Zabiera Ci to jakąś przestrzeń, jakąś taką prywatność? Czy może masz do tego zupełnie? Jest okej. Gramy w grę. To znaczy każdy gdzieś ma swoją pozycję. Na tej planszy coś dostajemy, coś musimy dać. To jest okej, rozumiem to.